Dzień dobry, proszę Państwa. Nazywam się Leszek Molendowski, jestem pracownikiem Muzeum Gdańska. Spotykamy się już na drugim z czterech wykładów otwartych dotyczących historii dzielnicy Orunia, Stare Szkoty, Święty Wojciech, Lipce, które to jest częścią projektu, większego projektu Muzeum Gdańska, Historia Gdańskich Dzielnic. W połowie roku nadal jest dostępna przy kościele świętego Ignacego wystawa dotycząca historii tej dzielnicy i oczywiście w perspektywie jest już niedługiej powstanie tomu, tak samo jak Chełm, Stare Przedmieście, Nowy Port, Siedlec, tak z biegiem czasu również przyjdzie przyjdzie czas na historię już książkową, opracowanie dziejów tej dzielnicy. A teraz ten drugi wykład będzie dotyczył życia zakonnego u wrót protestanckiego Gdańska. Wykład wygłosi profesor Sławomir Kościelak, przepraszam, autor wielu publikacji, między innymi Jezuici w Gdańsku, katolicy w protestanckim Gdańsku. Chyba mogę śmiało powiedzieć, że stały autor goszczący na łamach między innymi magazynu 30 dni, znawca historii Gdańska, badacz, popularyzator nauki, autor wielu dziesiątek haseł do internetowej encyklopedii Gdańska. I myślę, że na tym mój wstęp można zakończyć i oddam teraz głos profesorowi Kościelakowi. Dziękuję bardzo za rekomendowanie mojej osoby. Bardzo mi miło, że zechcieli Państwo przyjść na ten wykład i mnie wysłuchać. Ja zajmuję się rzeczywiście tutaj, taka właściwie główna moja działka naukowa to są stosunki wyznaniowe, międzywyznaniowe w Gdańsku, w Prusach Królewskich, czyli na Pomorzu, także szerzej historia społeczna i między innymi też miałem przyjemność swego czasu napisać książkę o jezuitach w Gdańsku. No i oczywiście też rzeczywiście każdemu z tych zakonów, o których za chwileczkę będzie mowa, też miałem okazję poświęcić odrębne studia. Ale szkoda czasu na rzeczy tutaj mniej istotne. Ja bym chciał najpierw tutaj Państwa krótko, bardzo szybko wprowadzić w obszar, zagadnienie, przede wszystkim też pod względem przestrzennym, bo będę używać pewnych pojęć i myślę, że to na wszelki wypadek warto tutaj Państwu przypomnieć, tak, o jakich my obszarach i jakich czasach mówimy. Tutaj, jeżeli Państwo uważnie przypatrzą się temu planowi, to skasowałem nazwę Stare Szkoty, która jest w niewłaściwym miejscu umieszczona. Natomiast tak naprawdę ta przestrzeń wokół traktu świętego Wojciecha to właśnie przedmieście, właściwie odrębna osada należąca do biskupów wrocławskich. Orunskie przedmieście już było w ręku miasta, a tutaj mamy kilka części składowych i one, nazwy zwyczajowe są tutaj przywołane w okresie, o którym mówimy, tak? Czyli od strony Wysoczyzny, tak zwana wysoka strona, Zajtem, bądź jeszcze też i Schusterberg. Niska strona to tylko ten fragment bliżej już fosy i umocnień Gdańska, bowiem bardziej na południe, ale tylko po wschodniej stronie traktu była odrębna posiadłość opatów perpińskich, Chmielniki, Hoppenbruch i zupełnie odrębne zarządzanie. Natomiast tutaj taka mała wysepka pomiędzy Chmielnikami a Wysoką Stroną, niedaleko kościoła świętego Ignacego, który jest tutaj, to tak zwana krótka rega, kurce Reiche, która sobie tutaj jeszcze się znajdowała do niedawna, to takie można powiedzieć owalne
założenie pośrodku Wojciecha. Ja to zresztą też Państwu za moment pokażę. Wysoka strona i niska strona, tutaj się lokalizowali jezuici. Natomiast tutaj nie istnieją już obecnie, natomiast bardzo ważna część starych Szkotów to ulica Motławska. Jak często w źródłach określono, najprycypalniejsza część tego właśnie przedmieścia. Mniej więcej na przedłużeniu dzisiejszej Stoczniowców, ale to była część wtedy Chełmu, Sztolzenbergu. Natomiast Motławska dzisiejsza vis-a-vis bramy Nizinnej. I tutaj psi zakątek, taka końcóweczka tej Motławskiej, związana była z lokalizacją Bonifratów. Szóstą część starych Szkotów, ja tutaj ująłem to w oczywiście nawias, bo stare ta część nazwy została dodana już po rozbiorach w 1780 roku, w czasach, o których głównie będę mówił, no to to było po prostu, to były Szkoty, Szotland, taka nazwa obowiązywała. A więc o Brebergu jeszcze słówko Państwu powiem za moment. Tutaj oczywiście też trzeba przypomnieć święty Wojciech. Jego lokalizacja, tu jest kościół świętego Wojciecha i wzgórze świętego Wojciecha, sanktuarium poświęcone temuż świętemu. Natomiast tutaj proszę zwrócić uwagę, gdzie jest ulica po schodkach, to jest taka właściwie oś główna tak zwanej plebanki, plebańskiej wsi Święty Wojciech lub jurysdykcji proboszczowskiej i to jest ta część właściwie wyodrębniona z tej osady należąca do parafii. Te zwyczajowe cztery włóki, czyli około 70 hektarów ziemi stanowiące uposażenie parafii. A więc te dwie części będziemy tutaj sobie omawiać. I przede wszystkim oczywiście zakony, które tutaj się znalazły. Natomiast jeszcze też tutaj, żeby to Państwu jakoś umiejscowić w szerszym kontekście, przywołuję plan, właściwie mapę terytorium gdańskiego z roku około 1790. To jest ostatni moment, kiedy to miasto jeszcze miało jaką taką autonomię. Było częścią Rzeczpospolitej. Tutaj już wokół są Prusy, Królestwo Pruskie. I Prusacy zlokalizowali w środku Sztolzenberg, czyli to zjednoczone miasto Chełm. Tu stare Szkoty, a Święty Wojciech mniej więcej w tej odległości. Takie możemy powiedzieć enklawy w środku terytorium miasta, które było miastem protestanckim. Warto tutaj tą mapkę przywołać. I jeszcze jedną rzecz chciałbym Państwu uzmysłowić wstępnie. Ano to, że tutaj pozwolę sobie zacytować fenomenalne mapy województwa pomorskiego Mariana biskupa Andrzeja Tomczaka, taką publikację. Niech Państwo się przyjrzą. Tu ten różowy kolor to jest terytorium wiejskie Gdańska. Bardzo rozległe. Razem z Chełmem to blisko 1000 km kwadratowych. Takie mini właściwie państewko, bo jednak bardzo szeroka autonomia, tak zwany wielki przywilej stoi na straży niezależności tego tworu, ale w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Korony Polskiej. Więc to jest ten kolor różowy, a teraz niech Państwo zwrócą uwagę na kolor fioletowy. Możemy powiedzieć tak, dobrali autorzy tej mapy, żeby się kojarzył z kościołem. To może nie tyle wszystko należy do biskupów, bo to są także dobra klasztorne. Dużo jest klasztorów wokół Gdańska, tych wiejskich, Oliwa, Żukowo, Kartuzy, Pelplin i Żarnowiec, tak? Więc także one, ale to jest taka, możemy powiedzieć, zapora wokół miasta. Miasto przecież staje się bastionem protestantyzmu na tym terenie. Tymczasem to jego terytorium od południa i od zachodu przylegają rozległe terytoria należące do kościoła. To nie było bez znaczenia dla czasów, o których będziemy mówić. I przypominam, i to też jest tylko takie przywołanie wstępne, Gdańsk miastem protestanckim stał się w wieku XVI. Wcześniej oczywiście miasto jednolicie katolickie, tutaj właściwie nikomu się innemu nie wolno było osiedlać, ani Żydom, ani jakimkolwiek innym wyznaniom.
ale miasto, które bardzo chętnie w XVI stuleciu przyjmuje reformację, luteranizm, taki pierwszy paroksyzm przeżywa w latach 20. XVI wieku. Wydaje się, że jest potem siłowo usunięty przez Zygmunta Starego, ale tak naprawdę zakorzenił się trwale w mieście. I szanowni Państwo, w 1557 otrzymuje przywilej wyznaniowy, bardzo w początkowo ograniczonym zakresie, tylko komunii pod dwiema postaciami, ale z czasem te uprawnienia się rozszerzą. De facto ten przywilej wyznaniowy stanie się gwarancją przede wszystkim bezpiecznego funkcjonowania protestantyzmu w obszarze miasta, natomiast katolicy staną się w Gdańsku szybko marginesem i taką, można powiedzieć, ludnością drugorzędnego albo nawet i trzeciego rzędnego znaczenia, bo będą mieli, nie będzie ich we władzy w mieście, będą mieli problemy z uzyskaniem obywatelstwa, z jakąś lepszą pracą, możliwościami, z publicznym kultem i wieloma innymi tutaj kwestiami. Także więc Gdańsk, przepraszam za to przesunięcie, staje się miastem z czasem wielowyznaniowym, ale jednak tutaj musimy zaznaczyć, że z dominantą luterańską. Także są kalwiniści, tutaj przywołuję fenomenalną tabelę z opracowania Jana Baszlowskiego Przemiany demograficzne. Luteranie to zawsze blisko nawet 90%, a przynajmniej 3/4 około ludności miasta. Natomiast katolicy jeszcze nawet do połowy XVIII wieku to maksymalnie 10% mieszkańców. Jest zawsze też tutaj obecna grupa kalwinistów, a poza tym jeszcze meloniści, arianie, kwakrzy, parę jeszcze innych wyznań protestanckich. Właściwie potem z czasem każdy wyznanie chrześcijańskie tutaj się będzie lokować w jakimś ograniczonym zakresie, a także Żydzi również się mimo zakazów tutaj pojawią. Tak czy owak, jest to miasto, jest to silny ośrodek protestantyzmu i z punktu widzenia katolicyzmu trudne do ugryzienia. To jest tutaj fakt, że katolicy w obrębie całej kolonii polskiej Rzeczypospolitej przechodzą fazę z kolei zwycięskiej kontrreformacji, tak? Czyli przeciwdziałania protestantyzmowi, właściwie marginalizowania wpływów protestantyzmu. Także nawet w obrębie Pomorza Gdańskiego, Prus Królewskich. Natomiast w Gdańsku będą zawsze tą ludnością upośledzoną. No ale z tak ogromnymi z kolei możliwościami w zapleczu wokół miasta katolicy byli górą. No i oczywiście trudno nie wyzyskać było tego, że właśnie pod bokiem Gdańska znajdował się ten gorset katolickich posiadłości w ręku kościoła, biskupów, klasztorów. To było bardzo, że tak powiem, dogodne, taka możliwość tego próby tak odbioru czy powrotów od murów miejskich. Szanowni Państwo, raz jeden zdarzyło się, jeden z biskupów kujawsko-pomorskich, włocławskich, którzy tutaj na tym terenie rządzili i byli posiadaczami tych między innymi Stary Szkotów, biskupi Górki, Helma w tamtym czasie, świętego Wojciecha. Mikołaj Wolski może nie był zbyt gorliwym katolikiem, w jego rodzinie najbliższej zdarzali się protestanci, on sam był takim troszeczkę dorobkiewiczem. Gotów był sprzedać miastu Stary Szkotę i biskupią Górkę za kwotę bardzo dużą jak na tamte czasy, 80 tysięcy złotych ówczesnych polskich. No ale miasto gotowe było dać połowę tej kwoty. Taka okazja się już później nie zdarzyła. Później przyszli biskupi, którzy byli gorliwymi kontrreformatorami, na przykład Krakowski, Rozważewski i w ogóle już taki temat nie powracał do rozmów, do negocjacji. Gdańszczanie oczywiście mieli też jakieś inne pomysły próbowali innych sposobów pozyskania tych posiadłości, jednak ostatecznie do rozbiorów i Stare Szkoty, i Święty Wojciech, bo o nich będzie tutaj głównie mowa, pozostały w ręku kościoła. Szanowni Państwo, Stare Szkoty dla Gdańska
były, ja bym powiedział, bardzo poważnym problemem, bo to była bardzo duża osada, to była perełka w dobrach biskupów włocławskich. To była najbardziej dochodowa posiadłość. Mówimy wieś, ale to tak naprawdę było miasto, miasteczko. Tutaj pozwalam sobie wyliczyć Państwu, nawet w trudnych okresach, w czasie wojny północnej było tutaj 100 kilka domów, 100 kilka rodzin, w końcu XVI wieku 209 rodzin. Szacujemy wtedy, że to musi być powyżej 1000 mieszkańców i w połowie XVII wieku i właśnie w początku od XIX wieku mieszkało tutaj nawet i 2,5 tysiąca mieszkańców. Czyli ta wieś była dużo większa od takich miast uważanych za średniej wielkości wtedy, jak Chojnice, jak Tczew, jak Starogard, a Kościerzyna to była kilka razy mniejsza, tak, mimo że była miastem. A więc stare Szkoty przynosiły ogromny dochód i przede wszystkim lokowały się tutaj najrozmaitsze branże, tak zwanych partaczy, tkaczy, płócienników, obuwników, podróżników. No po prostu siła i potęga tutaj się znajdowała. Bardzo więc korzystna tutaj to była posiadłość dla biskupów. Święty Wojciech był o wiele mniej ludny, ale też tutaj mieszkało kilkadziesiąt rodzin, około 40 domów nawet w XVIII wieku było tutaj zasiedlonych. Stare Szkoty i Święty Wojciech w Pigułce to były osady, które miały swoje samorządy. Nie może nawet powiedzieć, w Starych Szkotach to nie był burmistrz, to był sędzia, z kolei w Świętym Wojciechu to był wójt. Było kilka takich gremiów, które też dbały o interesy, o bezpieczeństwo tej osady. No, bardzo dużo tutaj trzeba przyznać tych możliwych także potencjalnie podmiotów czy organów, które mogły dbać o interesy tego miejsca. Co było ciekawostką i pewnym paradoksem, no to to, że Szanowni Państwo, Stare Szkoty wcale nie były zamieszkane przez katolików, przynajmniej nie stanowili oni tutaj większości. Tutaj mógłbym szereg danych pokazać, i to z XVI, z początku wieku XVIII, pokazujących, że luteranie stanowili no właściwie prawie połowę mieszkańców, a nawet w niektórych okresach więcej niż połowę mieszkańców Starych Szkotów, czyli można by powiedzieć najciemniej pod latarnią, tak by to można było tutaj ocenić. Katolików było 1/3 ogółu, sporo było zawsze menonitów, tak, a więc de facto było pewnym paradoksem, że osady, które należały do biskupów, ale to był czysty pragmatyzm, chodziło przecież o pieniądze, o dochody, no więc skierowane na Gdańsk instytucje wokół siebie no, tworzyły pewną aurę katolicyzmu, wspierały na pewno katolicyzm miejscowy, a jednak luteranizm też promieniował tutaj na te obszary samego Gdańska. Dokładnie podobne, jeżeli Państwo tutaj spojrzą na te dane w Świętym Wojciechu, także połowa, jak nie większość ludności tegoż przedmieścia, tej osady, to byli protestanci. Oto wygląd Starych Szkotów na rycinie Idziego Dickmana w dużym powiększeniu, bo de facto Dickman w swojej rycinie, to jest ilustracja do czy właśnie zbiór takich rycin z początku XVII wieku i to jest tak naprawdę plan Gdańska, a gdzieś tam w rogu tegoż umieszczone ilustracje, które pokazują otoczenie Gdańska, takie można by powiedzieć wręcz topograficzne, wielkie, satelitarne zdjęcie z detalami. Więc tutaj widzą Państwo, jak te Stare Szkoty wyglądały w początku wieku XVII. Kanał Raduni, domy wysokiej strony, domy niskiej strony, ulica Motławska w tym miejscu. No tutaj za chwileczkę też bliżej przyjrzymy się krótkiej Redze. To takie tytułem wstępu.
Znowuż w pigułce krótki wykład z historii męskiego monastycyzmu, bo już bierzemy się za klasztory, za domy, które tutaj zakonne były. Więc przypominam Państwu, że były cztery wielkie grupy zakonów, mniejszo-kontemplacyjne, takie na przykład jak cystersi z Oliwy, czy benedyktyni, którzy mieli prepozyturę w świętym Wojciechu w średniowieczu, kanonickie, Paulinów tutaj w okolicy Gdańska nie było, najbliższy ich klasztor to było Topolno, mendykanckie, w Gdańsku było sporo takich klasztorów, franciszkanie, dominikanie, karmelici, także reformaci z Chełmaj, to jest klasztor, który powstał równolegle do tych, które będziemy omawiać. Natomiast w świętym Wojciechu i w starych Szkotach ulokowały się klasztory i zakony tak zwane czynne. Nazywamy je kleryckimi, ale nie dlatego, że składały się z kleryków, tylko dlatego, że mocno akcentowały edukację księży, tak? Tych zakonników i chcieli mieć jak najwięcej także kapłanów, także ludzi wykształconych w swoich szeregach. Inna ich nazwa czynne, bo nie stawiały na klauzurę, nie były zamkniętymi wspólnotami, ich zadania były na zewnątrz domów. Oni tak właściwie działali w przestrzeni publicznej. Stąd nie byli zobowiązani do tego takiego drylu zakonnego, klasztornego, czterech czy nawet pięciu, sześciu modlitw w ciągu doby, co parę godzin, które też i wymuszało w takim razie takie życie wspólnotowe. Oni żyli na zewnątrz. Stąd tak naprawdę ich ośrodki to nie są klasztory, klasztor, klaustrum, zamknięcie, to są domy zakonne. Tutaj były domy zakonne zakonów czynnych. Jezuici. No, miałem już okazję tyle razy tutaj mówić o tych jezuitach, że już właściwie mam wrażenie, ale domyślam się, że może jednak większość z Państwa nie była na poprzednich tutaj wykładach w kościele czy przy innych okazjach. No, cały czas o tych jezuitach mówię, więc staram się mówić za każdym razem jakby inny sposób. Dzisiaj chciałbym Państwu tutaj zacząć wywód na ich temat, nie pokazując już jak oni, w jaki sposób się formowali. To jest jeden z najbardziej spektakularnych zakonów w kościele katolickim, spektakularnych, ale także jakby kontrowersyjnych, powszechnie znanych. No, obecnie papież Franciszek wywodzi się z tegoż właśnie zakonu. Bardzo prężna organizacja, scentralizowana, taka prawie że wojskowa, rozmach nieprawdopodobny działań, możliwości też bardzo dobrze, każda czynność przygotowana. Bardzo też długa formacja, 14-letnia każdego z tych zakonników. Czwarty ślub posłuszeństwa papieżowi, to jest to, co powinienem tutaj powiedzieć krótko o nich. Natomiast ja bym chciał tutaj Państwu pokazać to takie uzasadnienie tego, że należy założyć dom zakonny jezuitów w Gdańsku lub jego okolicach. Tak, tutaj to są tak zwane Rationes pro Gdanensi Missione, taki dokument, który powstał, można by powiedzieć, taki operat szacunkowy. Jezuici straszni biurokraci, ale dzięki temu mamy naprawdę multum. Mimo że ten zakon przeszedł passatem, zachowała się po nim nieprawdopodobnie wielka spuścizna aktowa. Między innymi właśnie Fondo Jesuitico, taki zespół, który gromadzi wszelkie dokumenty dotyczące fundacji poszczególnych domów zakonnych. Kolejno właściwie na całym świecie. Tak? Jest taki też ustęp poświęcony Gdańskowi. I tutaj mają Państwo wyliczenie aż 56 racji, takich jak to nazwano to, konieczności, necessitates, dla których należałoby założyć kolegium w Gdańsku. Ja tutaj trochę to, one się poniekąd też trochę grupują, więc tutaj pozwoliłem je sobie zebrać i też właściwie nie wszystkie tutaj się pojawiają. No przede wszystkim dlatego,
jak się Państwo domyślacie, to kolegium powinno powstać, bo ma wesprzeć katolików, którzy żyją w rozproszeniu w Gdańsku. Są pozbawieni wsparcia aktywnego, dobrego wsparcia duszpasterskiego. Także, i to pozwoliłem sobie na czerwono tutaj wypuścić, że herezja rozpędziła się także na przedmieściach, w tym w Starych Szkotach. Udowodniłem to Państwu. Żyli tutaj duże ilości luteranie i menonici. Potrzeba uczonych, dobrze wykształconych księży, którzy byliby w stanie zrównoważyć wpływy protestantów, prowadzić dysputy z teologami protestanckimi, tutaj było ich bardzo wielu dobrze wykształconych, zrównoważyć też wpływy gimnazjum akademickiego, które przecież od 1580 roku w tej formule akademickiej już funkcjonowało i miało naprawdę wtedy bardzo dobrą renomę. Dzięki jezuitom mogłyby się pojawić książki katolickie. Można by było stąd oddziaływać na obszar wokół, na Skandynawię, Szwecję, Danię, na Wyspy Brytyjskie, wymieniano tam Anglię, Szkocję, tak? Czyli te wszystkie kraje, które poszły za protestantyzmem, oczywiście też północne Niemcy. Więc silnie tutaj akcentowano to, że Gdańsk byłby takim oknem na świat i tym takim rozsadnikiem katolicyzmu w okolicy, mocno protestantyzmem dotkniętej. No, zwrócono też uwagę na to, że i w okolicy, i w samym mieście zostały jeszcze klasztory stare, starego typu, które mogłyby na różne sposoby wesprzeć działalność jezuitów. Myślano o pieniądzach, o mecenacie, ale także, jak się potem okazało, o przejęciu, o zabraniu tych starych klasztorów na rzecz prężnych jezuitów. Dobre położenie, żywność, wszelkie sprzęty, które byłyby niezbędne do funkcjonowania tego ośrodka, można byłoby tutaj swobodnie dowieźć i z zewnątrz, i także Wisłą. Gdańsk był bardzo dobrze przecież skomunikowany, był centrum handlu. Zwracano także uwagę na takie kwestie, jak na przykład spory etniczne i religijne, które w mieście wtedy były, no więc dobra pożywka do jakichś tutaj działań, wykorzystywania też jednych przeciwko drugim, to też się z czasem pokazało. No i taka też uwaga, że lud gdański często burzył się przeciw władzom miasta, więc także można by to było wyzyskać. I na końcu tej mojej listy, to nie są ostatnie z tych 56 konieczności, ale wskazywano tutaj, że właśnie na tych przedmieściach można byłoby znieść dodatkowe kościoły, które także mogłyby posłużyć do głoszenia kazań, słuchania spowiedzi, czyli szeroko pojętego duszpasterstwa. Zwracano także uwagę na wzgórze świętego Wojciecha, na ten właśnie ośrodek. Czyli generalnie rzecz biorąc, same korzyści płynęły z tego, że można było tutaj jezuitów osadzić. Krótko znowuż, najważniejsze i tylko punktowo kwestie dotyczące jezuickiej aktywności w Gdańsku. Im oczywiście najbardziej zależało na tym, żeby pracować wewnątrz miasta. To tam byliby najbardziej skuteczni. Tak? Tutaj według zasad jezuickich to kolegium jezuickie powinno się znajdować w samym centrum miasta, w najbardziej znaczącym miejscu i jeszcze być szczególnie wyeksponowane poprzez okazałe budynki, które by zwracały uwagę, że tutaj są jezuici. Więc to oczywiście zależało im najbardziej na takim właśnie wejściu do środka miasta. Dziejów tego nieudanego szturmu na Gdańsk tutaj nie będę Państwu opowiadać, bo to osobna historia i bardzo długa. Natomiast oczywiście, że jak na początku się pojawili, to próbowali się zahaczyć przy kościele świętej Brygidy na plebanii na świętej Marii Panny. I taki początek misji stałej stacji misyjnej, potem rezydencji, to jest właśnie działalność Kacpra Sawickiego. Zresztą także był aktywny w świętym Wojciechu, korzystał z tegoż obiektu. Natomiast już na początku tej batalii o Gdańsk Hieronim Rozrożewski, który był wtedy biskupem
takim naprawdę klasycznym kontrreformatorem, zresztą też i wybitnym humanistą, i naprawdę gorliwym duszpasterzem, arcypasterzem swojej diecezji. Jego aktywność po prostu imponuje, ile on odbył i wizytacji, i przejazdów po swojej diecezji, w sumie bardzo rozległej. Już jakby u progu tych starań od Gdańsk Rozważewski stwierdził, że może na wszelki wypadek trzeba byłoby ulokować jezuitów w Starych Szkotach, bo może to być niekoniecznie udana akcja osadzić ich wewnątrz samego miasta. Stąd czasami, ponieważ uważany był za głównego fundatora tegoż kolegium, to kolegium gdańskie nazywano Rozrazewianum, ale to dosyć rzadko się pojawia w źródłach. Ten grunt, ja zaraz Państwu pokażę, gdzie on się lokalizował, nie nadawał się do zbudowania kolegium. To Państwo są tu stąd, więc na pewno kojarzą sobie ulicę Szkocką, która przed wojną się nazywała Breberg właśnie, i tam ten grunt się znajdował. Według wyliczeń to była działka, która miała 35 metrów szerokości i takim długim pasem na zboczu się wznosiła aż na sam szczyt Jezuickiej Góry. Tak ona była z czasem nazywana, ten Breberg. Na takim gruncie, tak pochylonym, takiej szerokości 30 metrów, jeszcze raz podkreślam, 35, no, trudno postawić jakikolwiek budynek. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, i zaraz to też udowodnię, że to i owo tam można było zbudować, ale nie kolegium. Tak naprawdę dopiero zakup domu z ogrodem w Starych Szkotach w innym miejscu i takie wiejskie zaplecze rezydencji w mieście stał się z czasem ośrodkiem tegoż właśnie kolegium w Starych Szkotach. Tu mają Państwo plan z 1736 roku, który pokazuje tą pierwotną lokalizację, to co dał Rozważewski, to jest ten wąski pas ziemi, tutaj nazwany Offenberg, ale to jest takie uproszczone Uffenbleberg, być może od nazwiska jakiegoś tutaj kiedyś gruntowego dzierżawcy, a to właściwe ulokalizowanie jezuitów to ten obiekt, który Państwo w części przynajmniej znają, bo tutaj w tym miejscu znajduje się obecny Kościół Świętego Ignacego, tak? Czyli tutaj ten zalążek powstał. Natomiast proszę od razu zwrócić uwagę na kurce Reiche, na tą krótką regę, i tutaj w tym mniej więcej miejscu będzie obok tutaj odnotowanego, to jest rok 1736, czyli już tego kościoła tutaj nie ma. Tutaj powstanie pierwotny kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwszy kościół jezuicki był pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. To znowuż w pigułce Breberg, szósta część Starych Szkotów, własność jezuitów, w obrębie Starych Szkotów, wydzielona. Czyli jak Państwo widzicie, mały ten grunt, ale nawet w najlepszej fazie tam było 31 domków ulokowanych, aż 70 rodzin, według pruskiego katastru 255 osób, więc całkiem spora wioska. Było tam trochę karczem, w tym sławna karczma Sztadarzyk, tak nazywana. Różni ludzie, jacyś medycy, lekarze, szkoła Marianny w Plancówny dla dziewcząt. Bardzo dużo ciekawych inicjatyw. To był ten właśnie wąziutki grunt Breberg. Nie nadawał się na zbudowanie kolegium, więc ono takim trochę właśnie rozrzuconym stylem w różnych częściach Starych Szkotów została ta placówka zbudowana. Zrzucili się na taki mały grunt na krótkiej redze i biskup, i opaci pelplińscy, którzy władali Chmielnikami. I tutaj mają Państwo taki, to właśnie jest taki, taka wysepka, można by powiedzieć, wewnątrz traktu, dzisiejszego traktu świętego Wojciecha. Tutaj było bardzo gęsto od domów. Proszę, niech Państwo zobaczą, jak tutaj było gęsto od tych domów. I tutaj
tym małym planie, to jest bardzo mały detalik na planie, na cinie Dieckmana, ale w powiększeniu można zobaczyć wygląd tego kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Oto on, jego wieżyczka, jego tutaj krzyż na fasadzie. Według Ogiera, który widział ten kościół w 1635, był zapakowany pomiędzy domy i domy modlitw menonitów. Tak on to określił u siebie w swoim dzienniku. To jeszcze Państwu pokazuję mniej więcej, jak to wygląda dzisiaj. Tak to jeszcze nawet ciągle czytelna jest ta druga nitka tegoż. Tutaj długo był jeszcze do końca XVIII wieku był cmentarz jezuicki, on został w XIX wieku dopiero zlikwidowany. Też może sobie kojarzą Państwo, że to była taka stacja benzynowa, a obecnie jest stacja kontroli pojazdów. Tutaj się to mieści. I to jest miejsce, gdzie ta krótka leka była. Jeszcze raz ten kościółek tutaj może nawet lepiej widoczny na tym przywołaniu. Prężnie się rozwijał ten ośrodek, ale przyszły problemy. Przyszedł moment połowy wieku XVII. Był kościół już, było kolegium, które zaczęło działać w 1621 roku, a w 30 lat później dostało całkiem pokaźne nowe obiekty. Kaplica świętej Barbary, która była kaplicą cmentarną obok kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, to muszę powiedzieć, że trochę jak przeglądałem rachunki budowy tego kościoła, ciarki, że tak powiem, przechodziły mi po plecach, bo oni kończyli tą budowę w grudniu 1655 roku. Już byli Szwedzi wtedy w Polsce i w miesiąc później tu zbudowany obiekt, a w miesiąc później przyszli gdańszczanie i ten obiekt zniszczyli, spalili w ramach prewencyjnej akcji przygotowania miasta do obrony przed Szwedami. Szwedzi wokół miasta krążyli, zbliżali się, opanowali między innymi Głowę Gdańską na Żuławach, taką twierdzę gdańskiego terytorium, ale samego Gdańska nigdy nie próbowali zdobywać. To była zbyt potężna twierdza, więc tylko pustoszyli posiadłości. No ale gdańszczanie raz, że mieli na to pozwolenie od króla Jana Kazimierza, żeby podjąć wszelkie możliwe tutaj akcje i sposoby na obronę miasta, a dwa, że przy okazji pozbywali się jednak niezbyt mile widzianych jezuitów, także też za chwilę to powiem, bonifratów, bo tam były także ich klasztor i szpital. Zatem brutalnie, można powiedzieć, na dwa tempa, w styczniu i w czerwcu, zostały te obiekty zniszczone. Zniszczone gruntownie. Tutaj tak właściwie nie było możliwości działania. Jezuici musieli się przenieść do Gdańska. Dopiero po wojnie, po pokoju oliwskim, powrócili do Starych Szkotów i no, trochę to potrwało, zanim odbudowali wszystkie obiekty swojego zakonnego kompleksu. Tak to bardzo był rozbudowany kompleks. Zaczęli od kamienicy mieszkalnej, wielki refektarz, podobno, że największy w całej Rzeczypospolitej obojga narodu, jeżeli chodzi o jezuickie budowle. Łącznik, budynek furty, i także jeszcze korytarz między furtą a refektarzem. Już w XVIII wieku zbudowano nową szkołę, jak pisał jeden z oglądających to podróżników, w stylu włoskim, z takimi bocznymi skrzydłami. I wreszcie w połowie wieku XVIII wybudowano kościół świętego Ignacego. Tu mogą Państwo to zobaczyć w takich czterech rzutach. Warto zwrócić uwagę na tę tutaj, to przedstawienie, zaraz je Państwu przybliżę na kolejnym slajdzie. Dlaczego warto? Dlatego, że tu jest chyba jeden z nielicznych, a może nawet jedyny obraz, ilustracja, która pokazuje, jak wyglądał kościół świętego Ignacego, pierwotnie zbudowany w tym miejscu w latach 70. wieku XVII. Tak naprawdę na tym planie
Rycinie na spadkobierców Ireneusza Wolfa, to ten kościół jezuicki nie miał prawa się pojawić, tak? Bo to jest takie uproszczenie, tak by przyciągnięcie tego obiektu. Zaraz to też Państwu pokażę, jak daleko on był tak naprawdę od murów Gdańska. No ale Jeremiaszowi Wolfowi chodziło o pokazanie pięknego budynku. Tu mają Państwo tą szkołę, ona była wysunięta do traktu. To jest z kolei w pierwotnym wyglądzie kościół świętego Ignacego, ale ten już rozbudowany, tak? Czyli ten, który znamy, jego wnętrze. Natomiast oczywiście wojny napoleońskie pozbawiły go tej oflankowania fasady tymi dwiema wieżyczkami. Znawcy twierdzą, że stało się szczęśliwie, bo tak z tymi wieżyczkami tak trochę brzydko wyglądał. Czyli tak trochę gotyk się w nim mieszał z barokiem. Tak jeszcze tu widzimy go na rycinie Braziga, a tak przedstawiał się cały ten zespół zakonny jezuitów w wieku XVIII. Tu jeszcze raz przywołujemy Jeremiasza Wolfa, naśladowców i spadkobierców. I tutaj jeszcze raz zwróćmy uwagę, że jest kościół Bonifratów, o którym za chwileczkę parę słów powiem. To Zaroślak, to kościół reformatów w Chełmie, a jezuicki kościół, tutaj przyciągnięty, który tak naprawdę leży bardzo daleko od umocnień Gdańska. No, czym się charakteryzował? Tym, że ta wieżyczka była jakby w drugą stronę, tak? To było inaczej jakby, inaczej orientowany był ten kościół, aniżeli ten, który znamy. To tutaj z kolei była wieża zegarowa. Po oblężeniu 1734 roku jednak była, wymagała już remontu, podobnoż chwiała się, więc kościół ten pierwotny świętego Ignacego został rozebrany. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że zanim został rozebrany, nadbudowano nad nim halę obecnego kościoła świętego Ignacego. Także można by powiedzieć, był jak matrioszka, tak? Ten stary kościół w środku i służył tak długo, jak było trzeba, i dopiero już gdy były zbudowane mury tego właściwego kościoła, to został rozebrany. Dzisiaj, jeżeli ktokolwiek z Państwa miał okazję widzieć krypty kościoła świętego Ignacego, to one oddają właśnie układ, wielkość tegoż kościoła świętego Ignacego pierwotnego. Tutaj oczywiście mamy zakrystię i to jest tak zwany łącznik, to jest jedyna część kolegium, która zachowała się do naszych czasów. Jezuici słynęli z właściwie szeregu inicjatyw, tak? Działali naprawdę wszechstronnie tutaj. Na pierwszym miejscu oczywiście, i to jest taki nasz punkt widzenia, tak? Bo my jak bierzemy się za historię zakonów, to oceniamy ich przydatność dla społeczeństwa, tak? To co zrobili, jaka była ich główna aktywność, i jak Państwo widzicie, to co da się policzyć, to jest po prostu wszechstronna tutaj działalność na wszelkich możliwych niwach, edukacja młodzieży, także i jednak seminarium diecezjalne, prowadzili parafię w Starych Szkotach, to była filia w sumie parafii gdańskiej. Także obsługiwali kaplicę królewską od 1719 roku, więc kaznodziejstwo, katechizacja, prowadzenie bractw religijnych, duszpasterstwo chorych i więźniów, rekolekcje dla duchowieństwa, zwłaszcza zakonnego, misje stałe, było ich co najmniej kilka, okresowe to nawet 360 w ciągu roku takich akcji na terenie całego Pomorza. Po kilka kapelani, takich można powiedzieć oddelegowanych kapłanów do jakiegoś dworku, na przykład jakiegoś lokalnego dygnitarza, magnata, misje ludowe, o tym już wspomniałem, polemiki z innowiercami i nawracanie innowierców, konwersje. Tutaj jako ciekawostkę kandelabr bractwa świętego Jana Nepomucena z XVIII wieku,
ale tej tak zwanej kompanii niemieckiej. On się zachował do naszych czasów. No i oczywiście przepiękny barokowy konfesjonał z kościoła świętego Ignacego. Jezuici, no przede wszystkim oczywiście znani są z prowadzenia szkoły średniej. Znowuż rozbudowana to cała formacja, taka klasa wstępna dla dzieci, małych nauka pisania po łacinie, proforma, potem tak zwane szkoły niższe, tutaj nabywanie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem łacińskim, poetyka, retoryka przygotowywały już do takiej aktywności na niwie społecznej, zwłaszcza szlachtę, do przemawiania. A szkoły wyższe z teologią i filozofią tak właściwie służyły już tylko zakonnikom i księżom. Tutaj właściwie świeckich się już nie spotykało. Razem w sumie z filozofią i teologią możemy powiedzieć, że od początku wieku XVIII była to taka niby akademia, ale de facto takich uprawnień nie miała. Tutaj to były przedmioty starego typu. Natomiast oczywiście te takie nowożytne w połowie XVIII wieku pod wpływem PR-ów tutaj się dopiero pojawiły, takie jak historia, geografia i inne. Teatr szkolny, bursy, rozmaite sodalicje, także seminarium po rozumieniu z Włocławkiem, biblioteka z 5000 woluminów. No, to jest to, co możemy powiedzieć, było taką wizytówką tego obiektu w przestrzeni publicznej. Profesorowie, tutaj tych kilku bardziej znanych, wymieniam chyba z nich, najbardziej znany jest Gabriel Rząbczyński, przyrodnik, wybitna postać XVIII wieku. Uczniowie, naprawdę można byłoby wielu wymienić, jakkolwiek nie zachowały się do naszych czasów ich całe zestawienia. Przepadły w 1945 roku, ale z rozmaitych źródeł można niektóre nazwiska wydobyć. Najbardziej znany jest ten, Józef Wybicki, ma nawet tablicę swoją, ale to taki, powiedziałbym, czysty masochizm, bo on przecież wystawił jak najgorszą opinię kolegom, tak? Tam go katowano, bito, maltretowano, nienawidził nauczycieli, twierdził, że niczego go nie nauczyli, po prostu beznadziejna placówka, a chwali się go, tak? Więc trochę taki to dziwny układ, no ale oczywiście generał, polityk, wybitna postać, autor Mazurka Dąbrowskiego, więc zgoda. Natomiast myślę, że taki Przybędowski Jan Jerzy, jeden z najwybitniejszych polityków początku XVIII wieku, podskarbi kolonny, no też by zasługiwał na jakąś pamięć jako wybitna postać, która przeszła przez tą szkołę, czyli jak Wejher, który był założycielem Wejherowa i Kanwali. Można by jeszcze zwrócić uwagę na Jana Gottfrieda Borka, teraz obecnie jeszcze mało znanego dziejopisa, plebana z Boru Życzków. Mam nadzieję, że za parę miesięcy stanie się ta postać bardziej znana. Z perspektywy jezuitów z kolei, gdyby ich zapytać i zajrzeć ich sprawozdania, to tam o tej szkole to prawie nic nie ma. O tych innych tam aktywnościach czasami wspominają. Te dzieła są dla nich najważniejsze. Zajmują całe strony sprawozdań. Całe strony sprawozdań, opisy rozmaitych akcji wobec ludzi, jakim tam jakichś problemów, perypetii. Właściwie fenomenalny materiał do badań nad obyczajowością i mentalnością społeczeństwa z tą jedną wadą zasadniczą. Jezuici są bardzo dyskretni i żadnych nazwisk. Tak? Czyli tak kwedam femina, kwidam tam jakiś mężczyzna, tak? Pewien mężczyzna, pewna kobieta i nic więcej na ten temat nie wiemy. To jest ich najważniejsza rzecz. Parę słów o innych zakonach, które tutaj się pojawiły i proszę się nie obawiać, że teraz każdemu z nich po godzinie. O nich niewiele da się powiedzieć, bo o ile setki stron zachowały się i tomów na temat jezuitów w Gdańsku, mimo kasaty, to na przykład o bonifratrach w archiwum w Gdańsku i tutaj obecnych archiwach na naszym terytorium nie ma ani jednej teczki, która byłaby im poświęcona, która się zachowała. Nie ma także materiałów w centrali w Krakowie, tak? Więc de facto
tylko odpryski, jakieś pojedyncze akty, dokumenty, które się zachowały na, pośród innych akt, świadczą o ich działalności. Bonifratrzy, praca dla chorych, biednych i bezdomnych. Ich czwarty ślub to zobowiązanie do troski o chorych, nawet z narażeniem życia. To jest ich zasada działania. Prowadzili szpitale, apteki, domy opieki. Ich założyciel, święty Jan Boży, żył w XVI wieku. Dokładnie w tym samym roku, w którym było zatwierdzone Towarzystwo Jezusowe, on założył Bonifratów. W Polsce działali od 1609 roku, a klasztor w Starych Szkotach, ale właściwie dom zakonny, był ich szóstym na terenie Polski. Fundował ten dom zakonny, tutaj mamy świetny plan Charpentiera z początku XVIII wieku i mamy tutaj lokalizację kościoła świętego Jana Chrzciciela. Lokował go tutaj, ufundował człowiek, możemy powiedzieć, mało znany, wcale niewybitny, nie najbogatszy wtedy w Prusach królewskich, katolik. To Jan Tesmel, sekretarz królewski, ale wielu było sekretarzy królewskich w tym czasie i za to się pieniędzy nie dostawało, to był taki tylko zaszczytny tytuł. Ławnik ziemski tczewski, to była godność tutaj ziemska, bardzo właściwie najniższa z możliwych. Wyłożył pieniądze, chciał właściwie ten klasztor założyć najpierw na nowych ogrodach, potem na Siedlcach. Ostatecznie tutaj to mu się udało. Szanowni Państwo, to był grunt, który należał pierwotnie do karmelitów, potem przeszedł w prywatne ręce i odkupił go Tesmer właśnie od spadkobierców Dirka von Hürena, najprawdopodobniej luteranina. Ten klasztor miał nawet ziemskie uposażenie, między innymi dobrze może Państwu znaną wieś Trzcińsk koło Starogardu, folwark na Żuławach, ale przede wszystkim żył z rozmaitych darowizn, także i z kwesty na rozmaite okazje. Mało znamy nazwisk tam pracujących osób, a tak właściwie ważniejsi byli w tym składzie ci bracia, jednak akurat z tego pierwszego tutaj obsadzenia znamy nazwisko kapelana, bo uzyskał tak zwaną aprobację biskupa w 1648 roku. Rzeczywiście ciekawa sprawa, oni byli bardzo w Gdańsku popularni. W Gdańsku zakonnikom nie wolno było kwestować, były specjalne ordynacje zakazujące tego, a jednak ponieważ bonifratrzy nie patrzyli na wyznanie tych, których przyjmowali pod swój dach, do swojego szpitala, cieszyli się dużą sympatią ze strony gdańszczan. Jeżeli by Państwo kiedykolwiek czytali wspomnienia Joanny Schopenhauer, tam jest świetna taka scenka rodzajowa, gdzie Joanna wspomina z dzieciństwa, że przechodzili bonifratrzy do domu ich jej rodziców, tam gdzie ona mieszkała, bodaj na Piwnej, do trozenierów i tam wchodzili, nic nie mówili, oni się tylko pojawiali, a ojciec dawał im w milczeniu pieniądze. Oni nie mogli poprosić o pieniądze, bo było to zabronione, ale właściwie luteranin, bo takim był ojciec Joanny, dawał im z chęcią pieniądze. Oni rzeczywiście cieszyli się tutaj dużym szacunkiem. Jeden z dokumentów, który się zachował do ich dziejów, to właśnie tutaj taki ekstrakt takiej zbiórki. I tutaj niech Państwo zwrócą uwagę, że dali im pieniądze także patrycjusze gdańscy, między innymi ławnik Karl Adolf Ferber. No, powiedzmy sobie 34 guldeny, może nie majątek, von Düsseldorf dał 50, ale rekordzista, ten, który dał najwięcej, to oficjał Andrzej Korsz, dał 400.
A o patronistki Kazimierz Benedykt Dąbrowski nie wyskoczył z kasy, tak? Czyli dał jednego guldena, tak? I tyle im musiało wystarczyć. Więc myślę, że to bardzo znamienna tutaj notacja i zestawienie danych, które pokazuje szacunek historii, jakim się cieszyli. Oni zbudowali swój kościół i szpital w złym miejscu. Kompletnie złym, najgorszym, jakie tylko można było sobie wymyślić. Psi zakątek, dokładnie vis-a-vis bramy nizinnej. W miejscu, które za każdym razem, jeżeli była jakakolwiek akcja przeciwko Gdańskowi, oblężenie, wojna, było albo prewencyjnie niszczone, albo w czasie działań musiało być zniszczone, szanowni państwo. Tak, a więc de facto tutaj kilka razy ten obiekt był niszczony, tak, także przez całe Gdańsko. Tak wygląda ten kościół świętego Jana Chrzciciela. I tutaj widzą państwo cień krzyża, który tutaj widać. Dalsz nam go narysował i nie bez powodu, bo ten krzyż to był taki fałszywy sygnał historii dla bonifratów. W 1734, jak została po raz kolejny zniszczona ich tutaj siedziba, gdańszczanie oferowali im inne miejsce. Mówili, przenieście się w obręb tak zwanego zaoślaka wewnętrznego, tam będziecie bezpieczni, tam będzie mógł wasz szpital sobie spokojnie istnieć. Ale kiedy ten kościół został zniszczony, zachował się ten krzyż. I jest notatka, którą właśnie nam sporządził Borg. Stwierdził, że bonifratrzy stwierdzili, że to jest znak, że oni tu muszą się ponownie odbudować. Tak? I zrobili to. W 1807 po raz ostatni został ten obiekt ich zniszczony. Misjonarze świętego Wincentego a Paulo to z kolei właściwie zgromadzenie, kongregacja, to nie jest właściwie zakon. Pierwszy ich dom w Paryżu pojawił się w wieku XVII. Nazywał się domem świętego Łazarza i stąd czasami nazywamy ich lazarystami, ale nie mają nic wspólnego z prowadzeniem szpitali. W Polsce pojawili się w 1651 roku i potem tutaj działali. Święty Wojciech, jeżeli chodzi o kwestie kościelne, to tutaj była kiedyś prepozytura benedyktynów, ale mało o niej wiemy i znikła pod koniec wieku XV. Potem był to obszar działania parafii katolickiej. Parafię tą łączono z parafią gdańską pod jednym berłem, jeżeli tak można powiedzieć. Takim proboszczem tutaj był także sławny Joachim Pastorius. W każdym bądź razie jeden z następców Pastoriusa, Włoch Ludwik Michał Fantoni, kanonik warmiński, był proboszczem świętym Wojciechu, ale jednocześnie kanonikiem warmińskim, był w konflikcie z biskupem, wyjechał do Rzymu i tę sytuację, że to była parafia w tym momencie bez proboszcza, jedynie z komendariuszem, wykorzystał ówczesny biskup Szaniawski, żeby w miejsce proboszczów prowadzić misjonarzy świętego Wincentego a Paulo. Misjonarze przejęli ten kościół w 1711 roku. Oficjalnie już pierwszy akt erekcji w 1713, a w 1723 no, będzie wkrótce taka bardziej okrągła rocznica pojawienia, powstał tak zwany Domus Gedanensis i kolegium się nazywało jezuitów Kolegium Gdańskie i ten dom daleko od Gdańska nazywał się Domus Gedanensis, bo tak znowuż był z myślą o tym, żeby działać na rzecz Gdańska. Trzech, czterech zakonników, czasami niektórzy z nich byli obcokrajowcami, na przykład Francuz Montmerjean, Szwed Jakub Grem. Działało tutaj przede wszystkim, prowadzili akcję edukacyjną, prowadzili szkołę parafialną, także wspierali seminarium z Wrocławka, które było, można powiedzieć, w kooperacji, w symbiozie z seminarium w Starych Szkotach prowadzone przez jezuitów. Prowadzili akcję misyjną i kontrreformacyjną, zaraz pokażę w jaki sposób w szeroko pojętym terenie. Bractwo świętego Józefa, opieka nad pielgrzymką, która właściwie już od 1685 roku funkcjonowała, oni
potem ją wspólnie z jezuitami moderowali. To była taka, można by powiedzieć, spektakularna akcja, zawsze co roku tutaj się odbywała. Ta ich akcja kontrreformacyjna to właśnie nawracanie innowierców. I to wcale nie tylko protestantów. Tutaj mamy taką notatkę, którą pozwoliłem sobie w formie takiego materiału źródłowego opublikować, rejestr nawróconych na katolicyzm przez księży misjonarzy. W tych 11 latach taki wyjątek, można byłoby powiedzieć, z ich aktywności. I tutaj często pokazuję to także słuchaczom gedanistyki. Witam przy okazji, że mamy na przykład w matarni nawrócone kobiety z prawosławia, czyli jakieś tam służące, które się znalazły na tym obszarze i później konwertowały na katolicyzm. To była ich jedna z głównych działalności w terenie. Szanowni Państwo, już zbliżamy się do końca, więc obiecałem, że tylko godzinę będę ględził, więc już kończę. To życie zakonne w tych różnych, można by powiedzieć, okazjach i sytuacjach zakończyło się wraz z rozbiorami. Oczywiście ze zmiennym powodzeniem, tak? I też często w jakiś sposób pacyfikowane przez gdańszczan, ale też i w jakiejś symbiozie z miastem. Jednak nowe warunki, zwłaszcza polityka kościelna królów pruskich, ale także na przykład brewę kasacyjne Klemensa XIV w odniesieniu do jezuitów, no zupełnie te ośrodki tutaj nam najpierw w jakiś sposób ograniczyło, a potem tak naprawdę zlikwidowało. Tak? To brewę wprawdzie tutaj najpierw nie było wolno go wprowadzić, więc teoretycznie zakon jezuitów tutaj jeszcze przez kilka lat działał, ale potem, gdy król pruski Fryderyk II zmienił zdanie, no to tak naprawdę dane kolegium zamieniło się w katolickie gimnazjum. Jeszcze przez pewien czas pracowali tutaj jezuici i jeszcze takie ślady tej ich aktywności znajdziemy nawet do roku 1810. Ostateczny kres tym ośrodkom położyły, szanowni Państwo, wojny napoleońskie. Najpierw już w 1807 znowuż tak, ta nieszczęsna lokalizacja Bonifratrów oznaczała dla nich kompletne zniszczenie szpitala i klasztoru. Oni jeszcze przez jakiś czas byli na miejscu w Gdańsku, próbowali coś zrobić z tym, reaktywować, ale ostatecznie przenieśli się do Warszawy w 1808. Tą akcję 1807 Kolegium Jezuitów jeszcze przetrwało, to obecne w tym momencie gimnazjum, bo przecież główny atak na Gdańsk w 1807 szedł od północy, ale Rosjanie i Prusacy w 1813 atakowali Gdańsk właśnie od południa, od strony Starych Szkotów. Na Biskupią Górkę szedł główny atak wojsk rosyjsko-pruskich. I w związku z tym ostrzeliwane kolegium jezuickie, raczej to, co z niego zostało, uległo w 1813 poważnemu uszkodzeniu i zdewastowaniu. Tak właściwie ostały się tylko wypalone mury. No więc generalnie po 1814, gdy ponownie na ten obszar wracają Prusacy, gdy jednocześnie wdrożeniu ulega tak zwana polityka kasacyjna, znaczy niechętnie władze pruskie, protestanckie były nastawione do zakonów na swoim terytorium, więc de facto nie było właściwie atmosfery do tego, ażeby cokolwiek reaktywować. Tak? Na przykład te wypalone mury po jezuitach starali się reformaci z hełma, starali się bodaj nawet także i misjonarze, ale oczywiście nie było pieniędzy na remont tych obiektów. Więc de facto one stały przez kilka lat zupełnie opuszczone. W 1818 zlikwidowano dom zakonny misjonarzy świętego Wincentego a Paula, a w 1826 ostatecznie te budynki pojezuickie rozebrano. Po Bonifratach właściwie nie zostało nic. Tutaj można Państwo zobaczyć
resztę łącznika pomiędzy kolegium, tą kamienicą mieszkalną i kościołem. I tutaj widać, bo był ten obiekt remontowany mniej więcej w tym miejscu, na wysokości pierwszego piętra, jeżeli się dobrze tutaj przypatrzeć, widać pod tymi tylkami wejście prowadzące do części mieszkalnej kolegium. To jest to, co zostało, a to jest to, co zostało tam zbudowane. Kościół się zachował, ale oczywiście z inną, taką lżejszą już fasadą. Po Bonifratach to nie mam czegokolwiek do pokazania, bo mogłem tylko pokazać pustą przestrzeń. Ten plan z 1878 pięknie pokazuje, że ten obszar Starych Szkotów o Oruni do kościoła świętego Ignacego jeszcze jako tako był odbudowany, a tam powyżej już tylko pojedyncze domy. Ta przestrzeń zupełnie się zmieniła. Natomiast w świętym Wojciechu możemy pokazać kościół i budynek plebanii, a właściwie też zgromadzenia misjonarzy około roku 1930. Cytat z Gnanopedii tutaj mogę Państwu pokazać. I to wszystko, co miałem Państwu do powiedzenia. Może jeszcze jakieś pytania. Jeżeli byłoby coś do wyjaśnienia, to jeszcze służę jakąś tutaj. Dziękujemy bardzo. Nie wiem, czy mamy czas na pytania, czy w ogóle są jakieś pytania. Tak, proszę bardzo. Tak mniej więcej, gdzie jest pochowany Hartmer, orientuje się to? Jeżeli chodzi o cmentarz świętego... W tej części, gdzie teraz jest cmentarz, czy tutaj? Jeżeli chodzi o obiekty cmentarne, tak, to można by jeszcze szybko tutaj wrócić do tego planu. To jest tam z 1789, więc ten plan nawet z końca XVIII wieku pokazuje właściwie, że tam są tylko same ogrody, tak? Natomiast cmentarze, tutaj się powinno to pojawić, tak? Tylko że tak się rozpędziłem, że Czyli tu ma pan kościół, tak? I to jest wtedy jeszcze ogród. Natomiast stopniowo ten ogród był zastępowany przez cmentarze, które pierwotnie dolegały do kościoła, tak? Czyli tutaj ten ogród dopiero stopniowo zajmowany był przez przestrzeń cmentarza. Więc być może, że gdzieś tutaj blisko tej przestrzeni, no ale gdzie dokładnie, to ja nie jestem w stanie. Po drugiej stronie jest cmentarz, tam gdzie jest ta strzałka. Tak, to jest cmentarz, który był, to jest pozostałością po kościele Nawiedzenia. I tam był pochowany Hartmer. Być może, tak. Być może też tak, ale ten z kolei cmentarz już w XVIII wieku właściwie był zamknięty. Istniał do końca XVIII. Ale, znaczy ale Hafner w 1866 to został zniesiony kompletnie. W 1830 został pochowany. No to powiedziałbym, że jeżeli by tam się znalazł, no to mógłby się znaleźć, tak? Ale w tym cmentarzu właściwie można byłoby właściwie już uważać, że jest on przeznaczony do kasacji. Tak się stało według moich danych w 30 kilka lat później, czyli już w 1866 był zniesiony. Ale też już od początku XVIII wieku, czyli od Wielkiej Dżumy, tutaj były cmentarze przy kościele świętego Ignacego i to nawet dwa miejsca, więc one mogły być tutaj też wykorzystywane. Hafner nie jest jakby moją tutaj już przestrzenią badawczą, także myślę, że można się przychylić do tego, co pan tutaj powiedział, ale ja się nie wypowiem, tak, czy to było tak, czy inaczej. Czy może jeszcze jedno można? Jak luteranie mówili na kościół
świętego Jerzego w takim życiu codziennym, bo nie było kultu świętych, jednak kościół był świętym. Kościół w Wolonii. On w dokumentach nie ma tej nazwy, tego wezwania. Ona nie jest używana. Poza tym, akurat w XVII wieku, sami katolicy, dokładnie bolandyści, czyli można by powiedzieć to tacy uczeni hagiografowie, zakwestionowali historyczność postaci świętego Jerzego, więc de facto nawet i katolicy nie podnosili tego wezwania, więc nie czuli się protestanci zobowiązani. Generalnie te wszystkie mniejsze kościoły na terytorium czy w Wisłoujściu, one nosiły nazwę od miejscowości, czyli kościół w Wisłoujściu, kościół w Wolunii, w Drewnicy, ale jakie wezwanie, to już jest w dokumentach. Nie ma tego przywołania, tylko te, które były w środku miasta. Tam te wezwania, ale często, chociaż nie zawsze, tak, ale często także bez tego do określenia Sankt, tak, czyli to był na przykład kościół Katarzyny, kościół Jana, kościół Marii i tak dalej, tak, tutaj w ten sposób. Dobrze. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Ja jeszcze na początku zapomniałem kompletnie powiedzieć, że profesor jest autorem niemalże w każdym tomie, który do tej pory ukazał się. Jest autorem artykułów dotyczących historii kościelnej w danych kościoła w danych dzielnicach. Myślę, że o tym, o czym dzisiaj mówił, będzie można przeczytać już w tomie poświęconym tej historii dzielnicy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. I jeszcze...